Trochę wyposażenia zostało. A gdzie się znajdujemy? W kolejnym opuszczonym obiekcie. Niestety, z miesiąca na miesiąc coraz gorzej to wygląda. No, ta elektryka została wyrwana. A jeszcze do niedawna ta elektryka była. Wszystko pocięte. Idziemy do piwnicy. Tu powinien być piec, o ile już go nie ukradli. Bo z tego co pamiętam, na nagraniu kolegi, już ktoś się do niego dobierał. Tu jeszcze jakiś blat został. Ktoś się do niego dobierał. Tak samo jak do elektryki, nie? Przejdziemy, ale to zaraz. Kotłownia. No, zamek. Się przekręcił. No trudno, tam nie wyjdziemy. Ktoś ukręcił klamkę. Natomiast dla osób, które poznają to miejsce, nie piszcie w komentarzu, gdzie to jest. Bardzo prostej przyczyny, ponieważ to wszystko zostanie rozkradzione. Patrząc na starsze nagrania i to, co mi kolega wysłał, nawet w lodówce były jeszcze pozostawione napoje, wiadomo, przeterminowane, woda. Później obejrzałem filmik, który nagrał ktoś 3 miesiące po tym, co mi kolega wysłał, i uwierzcie mi, dużo rzeczy tutaj znikło. Sztućce, talerze, przyprawy te przeterminowane nawet. No picia to wiadomo, pewnie dzieciaki se pobrały, nie patrząc na daty. A później taka mała tragedia się tu wydarzyła, bo wybuchł pożar, który troszkę spopielił poddasze. Dlatego pewnie już każdy się orientuje, o jaki obiekt chodzi. W jakiej miejscowości? Ale to wszystko jeszcze w takim stanie się zachowało, że naprawdę nie ma co pisać, gdzie to jest i co to jest. Bo szkoda, bo sami widzicie, co się dzieje z tym obiektem. Jest rozkradany i dewastowany, a szkoda. Fajnie w piwnicę. No, chyba za Niemca jeszcze ten budynek był robiony. Polacy takich piwnic raczej nie robili. Dobra, zobaczymy dalej. No dobra, udało się wyjść do kotłowni. Wystarczyło klamkę dopchać. O, tak, teraz. I działa. No tak, to jest właśnie to, co mówię. Już jest sprzęt rozkradziany. Pompa obiegowa już została zdjęta. Muszę kijek zmniejszyć. No mi tyle jeszcze zostało. No szkoda, szkoda, że patolusy tu przychodzą, kradną, psują. Tym bardziej, że ten obiekt mógł być do uratowania, bo jest w przyzwoitym stanie. Znaczy był. Po tym pożarze, no to poddasze do remontu, do niezłego. Może uda nam się tam wejść. Z tego, co ja się dowiedziałem, to tam problem jest, ponieważ podłoga bardzo zgniła, więc trzeba uważać na podłogę tam. Pisanie lampy nie włączam. Żeby mnie nie było widać. Tam jest stołówka, zaraz pójdziemy. Tu mamy tak WC. No, to już nie będę tam zaglądał. Ups.
Tutaj też WC. Tutaj właśnie gdzieś było. O, tam jest u góry. Widać, jak się wszystko zawala. Tam jest dziura w podłodze. Znaczy tu, w tym przypadku w suficie, ale trzeba uważać. No i tak to wygląda. Do tych pistoletów. Rdzewki się zachowały jeszcze. Jeszcze żłomiarzy nie było. No bo za dużo ten elementy, żeby to wynieść niezauważalnie. Tu zmywarka jeszcze przemysłowa. Dobra, chodzimy do kuchni. Tu mój piekarnik, jeden, drugi. Stara lodówka. Taka ziemianka jest. Zawsze tu nic. Nie, albo tu nagina było. Czy co? Ale półek nie ma. Nie ma tutaj półek. I ciężko powiedzieć, co tu by mogło być. No jeszcze tutaj, a to dla pracowników chyba. Przy samej stołówce. A tutaj co jest? Zamknięte. No i dobrze. Może tak będzie lepiej. Tu mamy jakaś wspólna chyba łazienka. Tak. Tylko kolanko zostało. W kibelku. Do 7. Pokój numer 15. Tylko nie łóżko duże było. Tu mamy tą skarpę. Garderoba. No łazienki takie normalne były, nie? Nie było jakiegoś tam luksusu. Tak w innym obiekcie.
się grzejników nie pozdejmowali. Bez za mnie spali. Materaca tutaj leży, nie? Ciekawe trzeba, bo tam pokój jest. Aby to świecanie tu poukładło. rok. Ale to chyba dłużej działałem już do tego roku. Taki pokoik teraz. Tu to rozpizdziel jest. Chyba pokój kierownika. Znalazłem parę godzin 2010 roku, więc już troszkę bardziej świeży, bo tam były 2008. Puter. Tu mamy wyjście. Sterta kołder. Świeżym. Medalki. Ale wali. Oho. Patrzcie. To jest chyba, jesteśmy pod tą restauracją. Co to? Zwierzak jakiś? Dzik? Co to jest? Fuh. Borsuk może? Dobra, ja się stąd wynoszę. Składzik mały. Ale wysoki dość. Mydełka. Mydełek. Jeszcze nie pobrali. Jednorazowe papcie. Filtry. Takie drzwi starego typu, nie? Jak na wsi można spotkać. Bardzo duży pokój, tak jakby to byłoby mieszkanie. Na duże jakieś rodziny, pary z dziećmi. Łazienka taka większa jest. No ale łóżko małżeńskie, nie ma innych loży. Normalnie strach tu chodzić. Chciałem tam podejść. Dobra, spadam stąd. Mamy widła. Nie widać. Kopsone.
też jako podłoga nie jest stabilna. Chyba tutaj szukali ognia. Gdzie się pali? Co tu? Okno otwarte. Patrzcie. Frania stoi. Tu się franie wziął. Tam mam wejście. No jakoś nie uśmiecham się tam wchodzić. Troszkę na widoku jesteśmy. No, łazieneczka. Pewnie zamknę. Wyszedłem. Może uda się to wejść. Zobaczymy. Tylko nie wiem, jaki tu stan jest. Może przypału nie będzie. Tu wejście na stoi. To drogę widać. Muszę tak chodzić. Tam chodzi trochę. Nie było widać. Jakiś magazyn. Patrząc po konstrukcji, chyba za Niemca to było budowane. Nie mówię o tej wełnie, nie, bo to wiadomo. Wyraźniejsze, ale po belkach jakie grube zostały, bo Niemcy zawsze robili to solidnie. Trzy razy bardziej wytrzymałe to wszystko było. I tam jakieś wejście jest. Możliwe, że od strony tamtej można wejść jeszcze. Bo tutaj to nie wiem co jest. Nie, to jest zgnite po prostu. Wszystko gnije, cieknie. Myślałem, że nadpalone. Jakieś krzesełka plastikowe. Może znajdzie jakąś datę czy coś na ścianie. Szedłem na bok. Tak, tutaj mamy kolki, butelki. Są tu się boję, bo tu może być podłoga podnita. No trochę. Nie wiem. Nie ma nic napisane. Czwórka. Matko. Zimno, oho kurde. Muszę uważać. Bo się widzi, nie? Tego ląduje piętro w dół. I właśnie to jest to pomieszczenie, co mi pisał. No ja mam kupę elektroniki, telewizorów, laptopów. Prawdopodobnie też sobie tutaj próbował zarobić. Tak zarobił, że doszło do pożaru. Nie przemyślałem co było. My to eksplorujemy dalej. To my wiedzimy, to pojedziemy. Jeszcze tu nie ma się. Musimy wyłapać. Nie wiem gdzie patrzeć, na wyświetlacz kamery czy podlogi, bo tu i tu muszę patrzeć, bo w niektórych miejscach bardzo się ugina ta podłoga.
Aha. O, znowu taka podłoga była w miejscu podnita. Muszę lampę włączyć. Dobra, ma lampę włączoną, to okno jest. Natomiast, no co, drugi bek. Ale chwilowy widok, nie? Skarpa zaśnięta. Tak. Łazieneczka. Jest. Samet. Nie zebrana. Lampy wszystko są. Alowery. O, baterii nie ma. Idziemy do góry. Chyba najbardziej piorne miejsce teraz. Patrzcie na to. W tamtym pokoju prawdopodobnie wybuchł pożar. Nie wiem, czy to byli, ale znajomi wchodzili. Widziałem na nagraniu. Było ok. Z podłogą. Słomą ocieplone. Na przeciwko, jak widać, też ucierpiał. To tu nie wypła pokój, tylko coś spadnie. No, tak są. Podejrzewam, że to nie gdzieś taki podpalił, tylko bezdomny. Poszli na górę, bo cieplej, wiadomo. Petem zasnął. Zatem po co dzieci miałyby telewizory rozkręcać, żeby pozyskiwać mieć jakąś, nie wiem, kable. Bardziej bezdomnie by to zrobili. Ale poszło to. Dziwne pomieszczenie to jest. Na tańczapka bardziej.
No, ale zapach ty się powiesił. Patrz, jak się stopiło, nie? A jak daleko? Kolor był to mo. Temperatura jaka musiała być. Lustro. Sprawiła temperaturę. Tego dymu, nie? Dobra, to na dzisiaj tyle. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Za tydzień wlatuje znowu co innego. Trochę będzie urbexu, troszkę mechaniki jakiejś podwórkowej i tak dalej. A to sam jesteś? A przed budynkiem? Tak. Wyszedłem z tego hotelu, gdzie był pożar. Spotkałem tam jednego nastolatka, po nim drugi przyszedł. Przyszli zobaczyć, co pozostało w środku i tak dalej. Ostrzegłem ich, już by uważali na podłogę, bo tam kiepska jest, pęka chłopaki, ani że tak powiem, rękawic, ani latarek, no nic by sobie nie mieli, z plecakami przyszli, chociaż wątpię, żeby przyszli na urbex, żeby eksplorować to miejsce, podejrzewam, że co, o co innego im chodziło, bo tacy niechętni do rozmowy byli, jak się pytałem, co tu szukają.